hołowni, było zapalanie świec chanukowych, był poczęstunek, była muzyka klezmerska. W pewnym momencie przed godziną 17 wkroczył poseł Grzegorz Braun, chwycił za stojącą w rogu gaśnicę i skierował jej strumień właśnie w kierunku menory. Skierował jej strumień także w kierunku jednej z uczestniczek, która próbowała go powstrzymać, odpychał ją także. To wszystko zarejestrowałem właśnie, kiedy to się wydarzyło. Proszę posłuchać fragmentu wypowiedzi uczestników tego zdarzenia.